Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, wysłuchajcie kolejnej katechezy z miłości i z pasji do Chrystusa. Pozdrawiam Was z Krnowa. Jestem tutaj przy klasztorze Franciszkanów, przy kościele i klasztorze Franciszkanów. Ale o tym miejscu na koniec chciałbym się podzielić znowu taką triadą wydarzeń, która miała miejsce w ostatnim czasie. 12 września był pogrzeb 12-letniego Janka w Prudniku. Pierwszy raz na pogrzebie miałem srebrny taki ornat. Człowiek bardziej się czuł na beatyfikacji niż na pogrzebie. Biała trumna, rodzice, rodzeństwo, inni żałobnicy, chciałoby się powiedzieć, nie są żałobnikami, jakieś święto wielkiego życia, pięknego życia, udanego życia. To świadkowie życia młodego Janka, który choć młody, dojrzał do świętości, dojrzał do piękna. Przejmująca uroczystość, piękna uroczystość, gdzie bardziej świętowano piękno Boga, które działa w duszy człowieka. Jeszcze raz powtarzam, piękne ornaty, jasne, kremowe, czy właśnie biała trumna i wszystko, co z tym związane, dawało taki przedsmak wieczności, nieba, życia wiecznego. Rodzice powołali Janka do wieczności i nie mam innych przesłanek. To nie, że Janek miał skończyć studia, czy tam, nie wiem, być kimś wykwalifikowanym. Pan Bóg ma inną perspektywę, Pan Bóg chce nas mieć świętymi i zadaniem rodziców jest doprowadzić swoje dziecko do świętości. Dalej noszę w sercu drugie wydarzenie z 14 września. Ślub Pauli i Grzegorza. Piękna uroczystość, która miała miejsce w kościele jedynego Zbawiciela w Swarzędzu. Tak myślę o ich odwadze, o ich takim pięknie, że w dobie, kiedy tak wielu mówi, Pan Bóg jest mi niepotrzebny, i ludzie tak nonszalancko podejmują pewne związki, są w tych związkach, ale jakoś tak wszystko jest takie sztuczne, nieprawdziwe, napompowane pychą, pewnością siebie, a później dziwimy się, że te związki są bardzo słabiutkie. Byłem na kolędzie u pewnej takiej pary, no właśnie już nie pary. Żyli bez ślubu, żyli bez zobowiązań jakichkolwiek. Mężczyzna odszedł, zostawiwszy dwójkę dzieci, młodej kobiecie. Tak to jest, jak się nie słucha Pana Boga, jak się nie bierze na serio też miłości. Tego, że my musimy być pokorni i związać się z Panem Bogiem. Prosić o tę łaskę Pana Boga, łaskę miłości, łaskę wierności, łaskę uczciwości, łaskę trwania. Też podniosła ceremonia zawarcia ślubu dużo radości. Piękny śpiew. Młodzi ludzie, to jest taka radość, że tak wielu młodych mogło obserwować tak na serio to piękno. Piękno, które emanuje z dwojga młodych ludzi, którzy wobec Boga ślubują miłość. Wobec Boga stają i pokornie proszą o tę miłość, która jest większa. Nasza miłość ludzka jest krucha, jest taka niepewna, można nawet powiedzieć tymczasowa. A kiedy człowiek zwiąże tą kruchą, tymczasową miłość z Bogiem, ona jest silna, ona jest trwała i bardziej tak dojrzała. Potrzebujemy łaski i myślę, że ta ceremonia pokazuje. I to trzecie wydarzenie, to już pewnie domyślacie się, powódź, wielu poszkodowanych. Jestem w miejscu, gdzie, no, kto bardziej ucierpiał, chciałby się zapytać, ale tutaj w kościele, w klasztorze, Krnowie, w pewnych miejscach woda sięgała 2 metrów. Naprawdę, proszę uwierzyć, nie robiłem filmiku we wnętrzu, chciałem, ale hałas, pracę, no właśnie, też trochę ciemno, nie sposób jak gdyby oddać tego klimatu, ale możecie sobie wyobrazić, że właśnie w tym klasztorze, w tym kościele, miejscami było 2 metry wody. I taki konkret. No, ludzie potrzebują pomocy, ludzie potrzebują wsparcia i materialnego, i żywności, i środków czystości, i obecności, i takiej pracy, solidarności. Kochani, pomóżmy. Tak sobie myślę, to jest czysta Ewangelia,
czysta Ewangelia, że jesteśmy z tymi ludźmi, pomagamy, wspieramy. Tu w ogóle wokół praktycznie jest takie krzątanie, wielkie sprzątanie, wyrzucanie śmieci, czyszczenie chodników. Zaangażujmy się. Myślę, że tutaj chodzi też o dary, ale kto może i kto wie, że ktoś jest poszkodowany, niech jedź. Chyba takie bardzo przykre informacje docierają do mnie, kiedy ktoś bliski, słyszy, że ktoś krewny jest poszkodowany, jest jakaś obojętność, nonszalancja, wycofanie się. Kochani, mam konkurencję, nie wiem, czy słyszycie tą konkurencję, więc może czas zakończyć. Kochani, błogosławię Was na ten czas taki ważny. Pomagajmy, wspierajmy, bądźmy dla siebie nawzajem pomocni, jak Szymon z Cyreny pomagał nieść krzyż Jezusowi. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Serdecznie pozdrawiam. Zostańcie z Bogiem.